Witam Was w moim biurowym bałaganie. Już mam iść do sklepu, już miałem iść na zakupy, ale myślę sobie, że tak, codziennie rano dostaję od Was pytania, czym różni się shop i store, te dwa słowa, które oznaczają sklep. Więc tak, tak ogólnie to one się niewiele różnią, z tym, że shop bardziej powiedzą, mam wrażenie, w Wielkiej Brytanii. Tak, shop to bardziej w Anglii szeroko pojętej, a store, a właściwie powinienem powiedzieć store, tak, store to jest amerykańskie, takie nieco bardziej amerykańskie, oznaczające sklep. I samo słowo to store oznacza coś gromadzić, tak? Brytyjczycy też znają to słowo, więc spokojnie, jak powiesz sklep w Wielkiej Brytanii, we don't know that word. Nie będzie tak. Po prostu to znaczy gromadzić coś, więc oni gromadzą w sklepie różne rzeczy, różne goods, czyli dobra, czyli produkty. I jeszcze tutaj, takim trudnym słowem, na którym łamią sobie język osoby początkujące, może ty sobie na tym łamiesz język, to jest to słowo, ono się teraz wyświetla. No i jak to przeczytasz? Zastanów się. Czy to będzie jakieś grocery? Jak tak powiesz, to zrozumieją. Grocery, to ja to tak wypowiadam, ewentualnie coś w stylu grocery, grocery, tam jest takie szy i to znaczy tak ogólnie spożywka. Więc widzisz, grocery store albo grocery shop, no to jest taki sklep ze spożywczymi artykułami. Idziesz, wiesz, kupujesz bułki, masło, chleb, to tego typu rzeczy. Też takie mam wrażenie, że jak już używają w Stanach słowa shop, tak, bo czasem też użyją tego słowa, to bardziej ten shop będzie tyczyć się takich sklepów typu z ubraniami, z jakimiś sukienkami, boutique, też z butami jak najbardziej, boutique, tam by to słowo w języku polskim, więc tak to będzie, ale poza tym to nie ma jakichś dużych różnic, wiesz, to nie tak, że zapytasz o sklep i powiesz, że chcesz kupić wodę i masło, water and butter, to oni ci powiedzą, że nie znamy takiego słowa w ogóle, co to jest ten store albo shop, jedni i drudzy doskonale to zrozumieją, dlatego nie przejmuj się, że wiesz, coś usłyszysz, co nie brzmi dla ciebie naturalnie, albo że ty coś powiesz, że nie będzie brzmieć naturalnie, bo nie jesteśmy native speakerami. Do jasnej, ciężkiej, wiesz czego, nie musimy brzmieć super poprawnie i super naturalnie. My mamy się dogadać. I to jest naszym celem. Aż ochrypłem od tego gadania. Więc pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli doceniasz moją twórczość, to koniecznie polub i koniecznie zobacz też inne moje rozwiązania Enlinado, takie jak na przykład kurs wakacyjny. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.